Witamy Państwa na stadionie Łazienkowskim w Lubawie. Drużyna gospodarzy, Emeryka Smoka Lubawa podejmuje drużynę rezerw austrijskiego Stomilu. Zawodnicy wychodzą w towarzystwie młodych adeptów piłki nożnej Lubawskiej Akademii Piłkarskiej, którą prowadzą Karol Malinowski i Błażej Urbański. Brawa do nich. Drużyna gospodarzy w strojach błękitnych, jasnych, natomiast drużyna Stomilu w stroje czarne. Przypomnę, że drużyna Stomilu zajmuje czwarte miejsce w tabeli po 5 kolejnych spotkań. 10 punktów w rankach 15 do 6. Natomiast drużyna Motoru dwa lecz niżej. Po 5 kolejkach też 10 punktów w rankach 9 do 5. A w tabeli prowadzi Unia Susz. Po 6 kolejkach spotkań 13 punktów, Starka Zowo 12 punktów, drugie miejsce i trzecie miejsce, Błękitni Magenta 11 punktów. Tabelę zamyka DKS Dobre Miasto z dorobkiem punktowym 1. W środę, w ostatniej kolejce, Stomil wygrał z Omulenem Wierbach 3-1, natomiast Motor na wyjeździe zmierzył się w Janinie z tamtejszą Zatoką i wygrał po emocjonującym meczu 3-2. Kapitan drużyny Perka Kamil, numer 87 Zacheja Damian, numer 9. Numer 9 Gniewski Piotr, numer 95 Bartkowski Bartosz, numer 20 Wojciechowski Łukasz, numer 77 Szostek Maciej, numer 25 Rela Paweł, numer 2 Kut Mateusz, numer 27 Zachara Dariusz i numer 28 Jurczak Mateusz. Zawodnicy rezerwowi, numer 24 Żoławek Piotr, numer 19 Stanicki Patryk. Trenerem drużyny gości jest pan Tomasz Kozielicz, kierownikiem Bogdan Kubic. I skład drużyny Kostanowski Jacek, numer 9 kapitan drużyny Marek Krzyżarski, numer 3 Malinowski Daniel, numer 4 Żak Grzegorz, numer 18 Burkach Andrzej, numer 6 Akreski Zbigniew, numer 17 Zetwoń Przemysław, numer 10 Księżarski Tomasz, numer 7 Księżarski Roman, numer 14 Margalski Łukasz, numer 5 Margalski Łukasz. I zawodnicy rezerwowi, numer 1 Kaszczycki Adrian, numer 19 Kruszewski Mateusz, numer 12 Śliwoń Łukasz, numer 13 Zasuwa Adrian i numer 16 Kruszewski Piotr. Trenerem drużyny gospodarzy jest pan Tadeusz Mac, kierownikiem Marek Maszewski, obsługę medyczną zapewnia Kazimierz Laskowski, masażysta Jerzy Kamiński. A dzisiejsze spotkanie prowadzi jako sędzia główny pan Kamil Książek, sędzia asystent numer 1 Czerwicki J, sędzia asystent numer 2 Paweł Tomasz. Obserwatorem z ramienia Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej jest pan Fekieta Łukasz. Mała również młodzież. Wczoraj zawodnicy juniorów Motoru w ramach rozgrywek Ligi Wojewódzkiej wygrali na wyjeździe z drużyną Nowe Miasto 2-0. Bramki zdobyli Miłosz Olejniczak i Paweł Brzozowski. Natomiast bramkarze, przypomnę, że drużynę juniorów prowadzi Krzysztof Malinowski, bramkarze Pawła Jurkiewicza. Wygrali wczoraj w Olsztynie z tamtejszą Warmią, 6-2. 3 bramki zdobył Szymon Moszewski i 3 bramki Szymon Szymański. Flera wczoraj rozegrali 3 spotkania. Motor Sokół 0-0, Motor Czarni Rudzielnice 3-0 i Sokół Czarni
Budzielice 0-0. Piąta minuta spotkania. Żółtą kartką karany zawodnik drużyny gości Kamil Perka, kapitan drużyny z numerem 12. Numer
meczu, wynik sezon do zera. Przypomnę, że zobaczę, że zobaczę, prowadzone przez panią Jolantę i Piotra Truszczyńskich. Także powolutku zmieniać obuwie i można zdecydować się na strzał. Karol Malinowski tłumaczy zasady. Ja przypomnę w skrócie. Weszło obok słupka. Myślę, że bramkarz miałby problem. Zapraszamy drugą osobę. I super. Karty karne. No to paki sprężać się, bo zabraknie przerwy. Następna przeniesiona. Czwarty karny niewykorzystany. Zobaczcie, jak to pana Piotra Truszczyńskiego. I dwa karnety na mecze motoru. Zapraszamy tutaj już szef portalu Motor Lubawa futbolowo.pl do pana losowania. Po główną nagrodę zapraszamy numer 24. Jest to lustro firmy Szkoła. A tą bramkę w konkursie kobiet strzeliła Sadla Minker. I nagrodę otrzymała również lustro firmy Szkoła. Zdobyła Wiktoria Kalbarczyk. I jeszcze mamy jeden, numerek 107. Zapraszamy, numer 107, karnet. Firma zatrudnia obecnie około 200 osób. Produkty firmy trafiają do ponad 500 fabryk i sklepów w kraju, jak i większości krajów Europy. Od 2007 roku firma prowadzi również działalność na terenie Chin, gdzie produkuje maszyny dla przemysłu szklarskiego, sprzedając je na rynki całego świata. Obecnie trwają przygotowania do budowy nowego zakładu produkcyjnego, który zatrudni docelowo około 100 osób. W 56. minucie spotkania żółtą kartką karany zawodnik drużyny gości Maciej Szostek z numerem 77. Trener drużyny gospodarzy. 57. minuta spotkania dokonał dwóch zmian. Miejsce zawodnika z numerem 3 Daniela Malińskiemu, który dziękujemy za grę. Wszedł Łukasz Świdon z numerem 12. Druga zmiana to Tomasz.
Tomasz Jeżowski z numerem 10, któremu dziękujemy za grę, a za niego wszedł Adrian Zasuba z numerem 13. A w bramce Jacek Malanowski. No niestety, rzut karny wykorzystany przez zawodnika drużyny gości. Nie. 67. minuta spotkania. Ten rzut karny wykorzystał zawodnik z numerem 9, Wypniewski Piotr. Spotkania. Żółtą kartką za faul w polu karnym. Ukarany został Przemysław Józefowicz z numerem 17.